Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś kolejna potrawa wigilijna. Ryba po grecku, czyli smażony filet z dorsza w sosie greckim. Jak przygotować tradycyjną rybę po grecku? Tego dowiesz się z tego filmu. Po pierwsze trzeba rybę usmażyć. Za chwilę pokażę Ci najprostszy sposób na usmażenie ryby, ale po kolei. Najpierw składniki. Pół kilograma filetów z dorsza. 180 g pietruszki, 350 g marchwi, 350 g cebuli, 220 g selera oraz sok z jednej cytryny, pieprz, sól, papryka słodka. Filety z dorsza wysusz ręcznikiem papierowym, rozłóż na desce i dopraw pieprzem i solą. Doprawione filety obtocz w mące. Usmaż je na rozgrzanym tłuszczu. Nie żałuj oleju. Ryba taka jak dorsz potrzebuje być smażona w głębokim tłuszczu. Ważna jest temperatura smażenia, ponieważ olej jeszcze wykorzystam do podsmażenia cebuli, a nie chcę też, by ryba się przypaliła. Ma mieć lekko złoty kolor. Usmażoną rybę przekładam do brytwanny. Rybę po grecku można podawać na ciepło, podgrzaną w piekarniku, ale na zimno jest równie smaczna. Teraz czas na przygotowanie składników do sosu greckiego. Cebulę kroję w drobną kostkę. Na tarce o grubych oczkach ścieram marchew, pietruszkę, seler oraz siekam natkę pietruszki. Część dodam do sosu greckiego, część zostanie do dekoracji. Gdy wszystkie składniki mam przygotowane, zaczynam smażyć cebulę. Smażę ją na oleju, który został od smażenia ryby. Przekładam ją do garnka, dodaję starte warzywa oraz dwa liście laurowe, jedną łyżkę czerwonej papryki słodkiej, jedną łyżkę soli, pieprz, ewentualnie daję na koniec, doprawiłem świeżo zmielonym pieprzem rybę, więc nie chcę, by sos grecki wyszedł zbyt pikantny. Dodaję jeszcze sok z wyciśniętej cytryny, zalewam szklanką wody i duszę pod przykryciem do miękkości, około 40 minut. Pod koniec dodaję jeszcze jedną łyżeczkę cukru oraz 100 g koncentratu pomidorowego. Dokładnie mieszam, duszę przez chwilę na wolnym ogniu. Na sam koniec dodaję świeżą natkę pietruszki. Sos grecki przekładam do wcześniej usmażonego dorsza. Całość posypuję natką pietruszki. I gotowe! Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam również do obejrzenia przepisu na pierogi ruskie oraz innych przepisów kulinarnych dostępnych na krychu-gotuje.pl. Życzę smacznego i do następnego gotowania.